Witam. Dzisiaj montujemy schody strychowe, bo chociaż mam strych nieużytkowy, to jakieś tam wejście muszę zrobić. Trochę poskładałem tu do kupy to. Oczywiście pierwszy raz w życiu to robię. Nigdy nie montowałem takich schodów. Tu jestem w garażu, więc mam tu ogólnie taki bajzel. No i co jest potrzebne do takiego montażu schodów? No przede wszystkim taka książka, bo według niej właśnie to składałem. No i jakoś to się udało. Jeszcze tam muszę połączyć te schody teraz z powrotem z tą całą konstrukcją nośną. No i pomalutku mam nadzieję, że się uda. To są schody jakieś marketowe, no name, 400 kosztowały, dlatego że one będą tutaj w pomieszczeniu gospodarczym, więc bez sensu było inwestować w jakieś lepsze, cieplejsze i super i fajne. Więc jest jak jest. A tutaj przejdziemy teraz tu do miejsca, gdzie będzie stała pompa. W tym rogu muszę właśnie to przygotować. Też bałagan jeszcze. Mamy już konstrukcję na suficie. Tam, gdzie jest ten staropian, widać w ścianie będzie dolot. Nie, tu będzie wyrzutnia z rekuperatora. Mamy ściankę postawioną i tutaj mamy taką dziurę właśnie, którą trzeba wsadzić teraz te schody. No, najpierw muszę zrobić całą nową konstrukcję, ze względu na to, że wiadomo, te krokwie, które są w wiązarach, nie pasują szerokością, więc będę musiał tutaj pokombinować trochę. Mam nadzieję, że mi się to uda, no nie wiem, co tu powiedzieć jeszcze, bo jest jak jest. No i co? I pomalutku lecimy do przodu. No. Tu jak widać jest też moja centrala, ale nie będę jej pokazywał. Tu wszędzie takie te ścianki, jakieś przeloty, dodatkowo ocieplam wełną, żeby nie było jakichś tam takich podmuchów i tym podobnych wiatru i zimnego powietrza. Garaż tam zupełnie będzie nieogrzewany, więc też od garażu mam oddzielone dodatkowo u góry właśnie wełną nad ścianką, żeby nie było tam takiej dziury. I co? No ta ściana już jest gotowa, jak widzicie, tu położyłem instalację i wodną, i odpływową kanalizacyjną. Jest to spięte oprócz właśnie tam jeszcze wody. Tu później poproszę pana montującego pompę, żeby mi to spiął. Jak widać, znowu wyszło, że ciepła jest pod spodem, ale to już wiadomo, nie będzie przeszkadzało, bo jest to w otulinie i w wełnie. I tyle, no. W garażu mam jeden wielki pierdolnik. Tu leży jeszcze staropian, który pójdzie na tą ścianę właśnie. Ta ściana będzie też od garażu docieplona do domu. Wszystko aż do sufitu, po to, żeby izolacja ta cieplna była całościowa. I co? Tutaj są te pamiątki leśne. I jedziemy z tym koksem. No później dogram jeszcze trochę, jak już będę się męczył tam z tą konstrukcją, żeby spasować właśnie te wymiary, żeby tu pasowało. Jeżeli, no wiadomo, tamta konstrukcja na suficie musi być troszeczkę szersza, i wtedy tu powkładam jakieś podkładki albo coś takiego, żeby to kąty zachowało, te schody. No i co? Do roboty! I tak właśnie wygląda pomieszczenie po całym dniu pracy. Czyli schody mamy już zamontowane, zakręcony sufit, tu miałem stelaże, więc szybko dość poszło, wyjęty kabel na oświetlenie. Tutaj ścianka już też jest zakryta. Także w ciągu dnia tutaj żeśmy ogarnęli to jako tako. Oczywiście z pomocnikiem, a pomocnik mój gdzieś się zgubił, a nie, jest tutaj. To jest właśnie jakiś pomocnik, teraz wam pokażę. To jest właśnie ten pomocnik, który pokazywałem wcześniej i dzięki niemu udało się to jakoś zmontować. Zaraz przejdę pod kamerę, powiem jak, bo się troszkę też namęczyłem przy tym, nie ukrywam. Jeszcze tamta ściana będzie tylko ocieplona styropianem i czeka nas szpachlowanie. Tam będzie zaciągnięte też siatką i klejem i szpachlowanie, później płytki i pomieszczenie będzie gotowe do montażu pompy ciepła. Także co, na chwilę zaraz przejdę jeszcze i kilka słów. Więc jak widzicie, jestem na schodach, schody są stabilne, porządnie myślę, że zamontowane. Oczywiście nie najlepiej, nie super, ale porządnie mają spełniać swoje zadanie i takie zadanie będą raczej spełniały.
Czyli będzie można sobie tam wejść na strych do tego takiego gratownika Znają Życie. Tam będzie zawsze wynieść na strych, bo jeszcze może się przyda. A później się tam zagraci i w końcu się wyrzuci gdzieś do kontenera, albo i nie. I tak będzie leżało sobie latami i tam w pewnym momencie zabraknie miejsca, więc trzeba będzie dostawić kawałek jakiś altany na gratownik. No i co? No i jak wiecie, to ogólnie jest taka ramka, prostokąt, różne są wymiary. Krokwie u mnie nie spasowały, te wiązarowe, czyli są szerzej, tak? Ja musiałem tu zrobić jakby dodatkową konstrukcję. Zrobiłem jeszcze jedną ramkę, taką większą od tej, tam dosłownie niewiele. Cztery dechy, grube, porządne dechy. Zrobiłem grubszą ramę taką w koło, żeby ta rama mniejsza weszła w tą dużą ramę. Tą dużą ramę umocowałem na cztery porządne takie dechy grube też. I to wszystko wypasowałem, żeby właśnie miało wymiar tej ramy, czyli troszeczkę większe oczywiście, bo to jest 70x120, więc tam musi być 70 i powiedzmy 2 mm albo milimetr. Może być też większa trochę ta jakby skrzynka, którą oczywiście trzeba bardzo mocno umocować później do krokwi, tak? Może być troszkę większa, to wtedy, żeby tutaj te kąty wszystko się zgadzały, czasami trzeba gdzieś tam jakiegoś klinika. Coś takiego jak do okien się stosuje, tam podkładają monterzy takie plastikowe, są różnej grubości. Można gdzieś tu włożyć, tam włożyć, żeby te przekątne w tych schodach były zachowane. No i co? I tutaj ogólnie nie było jakiegoś takiego problemu. Aczkolwiek miałem problem ze złożeniem tych schodów, bo składałem i rozbierałem i składałem znowu. Jak się pierwszy raz coś takiego robi, to na przykład szczeberki zabiłem i nie pasowały mi. Tu złożyłem nie na te dziury, inaczej się jakoś to otwierało. Sprężynę musiałem popuścić trochę, bo za mocno była naciągnięta i było bardzo ciężko otwierać, że ona może by nie dała rady. A może już by dała, bo teraz pracuję, to już tam sił nabiera, żeby tutaj właśnie pomagać mi, bo była trochę na zwolnieniu, więc nie było czasu za bardzo na pomoc. A teraz będzie mi pomagała gruntować właśnie takie drobne rzeczy, żeby nie tylko tam oglądać obrazki i co kupić do kuchni czy do łazienki, a też trochę tak fizycznie popracować. To tak nawet przyjemniej, co wam powiem. Myślę, że jak dla mnie czasami przyjemnie, czasami dla żony przyjemniej i dla każdego. No i co? I schody zamontowane, dzień pracy. Dzisiaj zacząłem z rana. Tak jak mówię, że sporo mi zeszło się właśnie z montowaniem tej całej konstrukcji, bo to ja byłem pewien, że to jest gotowiec, a to niestety nie jest gotowiec, tam trzeba trochę poskładać, poprzykręcać, czyli ten pomocnik, ten instrukcja montażu jest wybitnie potrzebna. A później co? No wystarczy, żeby spasować. Ja tu te boki jeszcze wyżej, które są, tak jak tutaj, będę musiał obrobić jakimiś deskami USB, nie wiem jeszcze, one zresztą i tak nie będą widoczne, na razie nie mam czasu, więc tam nie będę obrabiał, ale w przyszłości kiedyś sobie tam coś podokręcam, żeby to jakoś taka ładna ta skrzynka była aż do poziomu podłogi. Podłoga będzie tam dalej, USB będzie nabite i po bokach, tak, żeby tak wyszedł ładny taki, coś, no takie, i tyle, no, fajnie jest, zaraz zamknę, żebyście nie myśleli, że to nie działa. I co, no okręciłem te płyty, czyli tutaj te pomieszczenie jest prawie gotowe już do szpachlowania. Jutro sobie tu okleję na spokojnie tą ściankę i tu już będę szpachlował. Także myślę, że pojutrze malowanie, poniedziałek płytki, fuga na dzień następny albo no za dwa dni, nie wiem, poczekam trochę, żeby tam płytki wyschły. Klej wysek, oczywiście nie płytki, a klej. Zafuguje i będzie czekało to już tutaj na firmę montującą mojego Aristona. Także co, no więcej tu nie ma co gadać, tu już jak mówiłem o tych płytach, w takim pomieszczeniu jest to jako wilgotne pomieszczenie, więc powinny być stosowane płyty zielone i kto tam ten, to stosujcie te zielone, ja naprawdę nie chcę nikogo namawiać, żeby tam stosował białe. Ja tak zdecydowałem się to na moją jakby odpowiedzialność, tak, ja wiem, że tam z nimi się nic nie stanie, ale jak ktoś tam ma potem się martwić, czy albo to dobrze, albo to źle, to jak ma parę złotych zaoszczędzić, to lepiej dać zieloną. Przynajmniej na tą drugą warstwę. Pierwsza może być biała, druga warstwa zielona. Także co, pokażę jeszcze jak to się zamyka i dobranoc na dzisiaj. Dzień minął.